Do imienia i nazwiska mojego dzisiejszego gościa już od lat dołączono tytuł pierwszej damy polskiego jazzu. Od ponad 40 lat urzeka głosem, elegancją, serdecznością. Rodowita warszawianka, która karierę muzyczną rozpoczęła w roku 1969 w klubie Stodoła. Najpierw współtworzyła formację Bemi Beck i Bemi Bem, a od połowy lat 70. występuje solo. Współpracuje z czołówką polskich muzyków jazzowych, nie stroniąc od eksperymentów, na przykład z gitarzystą rockowym czy śpiewaczką operową. Jest szczęśliwą mężatką, ma dwie córki, 35-letnią Pamelę i 18-letnią Gabrielę. Dziś umiałaby, chciałaby, mogłaby dać ci wszystko, wierząc, że jesteś tego wart. Witamy serdecznie. Witam, witam serdecznie. W tygodniu jest 6 różnych dni. Zaczynam cytatem z pani piosenki. Czyli 7 przypadkiem. Ale 6 różnych, zaczynam cytatem z pani piosenki. Jest ta niedziela, która dla ludzi jest dniem do świętowania, a dla artystów, których życie wygląda na opak, pewnie inaczej. No niekoniecznie ono wygląda na opak. Ja, wydaje mi się, że ja żyję tak, jak żyją wszyscy ludzie, ale rzeczywiście weekendy zwłaszcza, bo może nawet nie niedziele, ale weekendy są to pracowite dni dla muzyków, dla artystów w ogóle. Także pod tym względem zgadzam się z panem. Rzeczywiście, w niedzielę się przede wszystkim pracuje, w soboty także i te weekendy bywają szalone. Czy to się da uratować właśnie w dzień powszedni, taką pewną normalność życia? Bo wydaje mi się, że czasami artyści do niej tęsknią. No proszę pana, ja jestem artystką bardzo zasiedziałą, powiedziałabym, z wielkim dorobkiem i artystycznym, i swoim prywatnym. Jestem żoną od 34 lat tego samego mężczyzny, mamy dwie piękne dorosłe córki, jedną już zamężną. Mamy dom z psem, wszystko po Bożemu, także z tej jego punktu widzenia, na to patrząc, można powiedzieć, że utrzymaliśmy nie tylko w mocy to, co jest codziennością, co jest prozą, co jest urodą życia. Nigdy zawód mój nie stanął tutaj na przeszkodzie. Mąż jest w innej branży, ale tą branżę doskonale również zna i pracuje, współpracuje z nią, bardziej z filmem. I wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo przerysowany obraz artysty, który szaleje i w ogóle zapomina o Bożym świecie. Artysta przeciwnie. Wydaje mi się, że jest bastionem bardzo dużej wewnętrznej siły, powinien być wewnętrznej siły, logistyki, organizacji i przede wszystkim powinien mieć niezachwianą jakąś hierarchię swoich wartości. I wtedy wszystko się udaje. I proza, i niecodzienność. Niecodzienność. A ja chciałem, żeby to pani powiedziała, bo ja tak sobie myślę, że to właśnie tak wygląda. Tu odbieram nagrodę, tutaj mam wspaniały koncert, a potem idę prać skarpet. Lub odwrotnie. Zacząłem od tej piosenki, w której brzmią słowa jest 6 różnych dni, ale tam kończy się to jednak wyznaniem, że niedzielą jest miłość. Miłość jest tą niedzielą. Czy niedziela trwa? No, trwa jak najbardziej, oczywiście, że tak. Rzeczywiście Marysia Czubaszek, która jest autorką tego tekstu, Miłość jest jak niedziela, no przewrotnie zaczęła w tygodniu z 6 różnych dni, a przecież wiadomo, jest ich 7. Ale Marysia w ogóle na tematy damsko-męskie, takie trudne, takie wszystkim bardzo znane, przecież i te przedyskutowane na 100 sposobów, potrafi spojrzeć w sposób naprawdę wyjątkowo urokliwy i z wdziękiem. I tam ona pisze, mówi wyraźnie, że miłość jest tą niedzielą. I potem jak przychodzi ta niedziela, to zupełnie nie wiesz, co masz z tym począć. I tak rzeczywiście jest. Z tym, że moja miłość, czy też moje wszystkie miłości razem wzięte, są zlokalizowane już od bardzo dawna i na trwale. Także ja, u mnie wszystko jest normalnie. Niedziela jest. Tak jest. Jest, trwa. Te prześliczne słowa to powrot na bossanowa. A w tych słowach jest migdałów smak. Wino i migdały będą w domu smakowały jak w świecie nic. Jest pani gościem programu CV. Staramy się przynajmniej w kilku momentach dotknąć jednak rozwoju kariery, więc wrócę na moment do początków. Grupa Bemi Beck, Bemi Bem, te formacje.
No można powiedzieć, że odniosły niezwykły sukces na początku lat 70., ale jednak ich życiorys był dość krótki. Z jakich powodów? Z jakich powodów? No wstyd powiedzieć, że z powodów socjalno-bytowych. Połowa zespołu Bem i Bek, to znaczy rodzeństwo Bem, Aleksander, Jarosław i ja, którzy tworzyliśmy z Andrzejem Ipkiem trzon zespołu, czy w ogóle po prostu zespół, byliśmy blokowani przez nasze władze paszportowe i nie mieliśmy paszportów z powodu tego, że ojciec, który zresztą rozstał się z rodziną, wyemigrował na stałe za granicę. I takie to były czasy, że nam nie wolno było nigdzie wyjechać. No chyba najdalej zapuściliśmy się do Związku Radzieckiego, zresztą też nie z własnej, nieprzymuszonej woli, tylko tak zadecydowały wtedy władze chyba Pagartu. Ale apetyt na nas mieli ludzie zupełnie z drugiej strony, chyba z Ameryki nawet, bo dosyć głośno się zrobiło ona rzeczywiście. Nie mogliśmy nigdzie wyjeżdżać. Zespół tego nie wytrzymał, ponieważ wchodziliśmy w etap życiowy taki, że trzeba się było trochę zorganizować, nie wiem, jakiś samochód, jakiś instrument kupić, coś, no z tego nie było w takich ilościach jak teraz. To wszystko wymagało kasy takiej naprawdę dosyć ciężko się było dorobić rzeczy elementarnych, najważniejszych przy wykonywaniu zawodu. I to był powód zasadniczy, dla którego zespół się rozwiązał. Część naszych muzyków, w tym Andrzej Ibek właśnie, wyjechali za granicę na dłużej, a niektórzy na stałe. Po jakimś czasie się zespół Bem i Bek przerodził w zespół Bem i Bem, czyli trzonem były same Bemy. Pracowaliśmy też ze wspaniałymi muzykami, z Tomkiem Jaśkiewiczem, legendarnym naszym gitarzystą, z Wojtkiem Waglewskim również, z Mariuszem Mroczkowskim, no i wiele osób się przewijało, Marek Bliziński, niezapomniany gitarzysta. No niemniej to już nie był ten Bem i Bek i formacja też w pewnym momencie zaczęła troszkę tak właśnie wyjeżdżać, rozjeżdżać, to się po prostu tak jakimś takim naturalnym, ale niedobrym torem potoczyło. Znaczy niedobrym w tym sensie, że ja uważam, że mogliśmy jeszcze bardzo dużo zrobić razem. I zrobiliśmy płytę. Po wielu latach zespół się zjechał do Łodzi. Zagraliśmy moim zdaniem fantastyczną płytę Dziennik mojej podróży, z której najbardziej jakąś znaną piosenką jest Powrotna Bossa Nova. Większość jest tekstów Wojtka Młynarskiego, który w ogóle dla Bem i Beku i Bem i Bemu pisał bardzo dużo, ponieważ jak rzadko który tekściarz radził sobie z tymi łamańcami rytmicznymi, w których się tak specjalizowaliśmy. Czy zatem rozpoczęcie kariery solowej w roku 75 było już koniecznością, czy było chęcią podjęcia właśnie takiego już samodzielnego wyzwania? I to, i to. W pewnym sensie było koniecznością, ponieważ nie było już tej mojej, prawda, mojego statku z całą załogą. Zostałam trochę sama. Ponadto tu i ówdzie już byłam znana. Odróżniano mnie, czy rozpoznawano, rozczytywano jako osobę, która mogłaby wykonać inny repertuar, inny materiał. To właśnie spowodowało, że Wojtek Karolak napisał dla mnie kilka pierwszych piosenek, Ptaszyn Wróblewski, Zbyszek Namysłowski, i rozkołysało się to jakoś. Czy pierwsza dama polskiego jazzu rozwijała karierę komfortowo, czy to ze względu na to, że funkcjonowała w polskim show biznesie, było ciągle jakąś walką o byt? No nie walczyłam o byt, no przyznam Państwu szczerze, bardzo dobrze wyszłam za mąż. Nie za jakiegoś miliardera, ale za człowieka, który potrafi swoją rodzinę własną utrzymać, więc pracowanie w tym sensie, prawda, że jakiegoś dorabiania się nie było nigdy dla mnie żadnym priorytetem ani koniecznością. Ja myślę, że na pewno wokalistka jazzowa, chyba każda polska z tego okresu, za wyjątkiem Urszuli Dudziak, która pojechała z Michałem do Stanów i bardzo świadomie i naprawdę zrobili tam bardzo dużo. No to jednak była trochę zdana tutaj na takie właśnie małe śpiewanie. Przy czym chcę zaznaczyć, że w tych czasach, a mówimy o jakichś latach 80., powiedzmy 70., 80., 90., początek, to było bardzo dużo klubów, w których grało i śpiewało się jazz. Klubów studenckich, nie płacili, bo nie mieli z czego,
ale chętnie to robili. Pytałem oczywiście w sensie artystycznym o tą walkę, tak, 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 to, że tak. Show biznes rozwija się u nas tak, a nie inaczej, tak? No, nie wiem, jakoś nie czuję tego znoju na sobie za bardzo. Rozumiem, ale też myślę, że wyjątkowo dużo dała pani polskiemu jazzowi. Jakby mam wrażenie, że troszeczkę zabrała go pod strzechy. To jest kwestia nie jakiegokolwiek obniżenia lotu, broń Boże, tylko myślę, że tego znakomitego połączenia jazzu z bluesem, z popem, pani to doskonale miesza i w ten sposób zdobyła, wydaje mi się, że szersze grono słuchaczy. Miło mi to słyszeć, bardzo, bardzo nawet miło. Chyba jakoś mogę trochę to już ocenić z pewnego dystansu, bo to już jest 40-lecie moje w tym roku. Mojej pracy zawodowej i muszę powiedzieć, że mam słuchaczy, którzy weryfikują się z różnych już pokoleń. Kiedy sięgam gdzieś do jakichś starych swoich nagrań, to zawsze jednego jestem pewna, że te nagrania reprezentują naprawdę wysoki poziom muzyczny. Ja to mówię nie ze względu na to, żeby siebie Państwu podbarwić, ale ze względu na to, że Bozia mi dała spotykać wspaniałych muzyków, którzy pięknie pisali. Wspaniałych tekściarzy, poetów niemalże. Także tyle, jeśli się dobra złapie, no to się samemu jest też nie najgorszym. No to cudowna rzecz, śpiewać, wzruszać, bawić śpiewaniem. A czy pomyślała pani kiedykolwiek z przestrachem, czy jest gotowa na moment, kiedy nie poczuje reakcji publiczności, kiedy nie będą już chcieli Ewy Bem? Nie, w ogóle nie dopuszczę nawet do tego, po co miałabym do takiego dramatu doprowadzić, żeby się pchać na scenę, na którą nie jestem wyczekiwana. Absolutnie nie. Ja w ogóle w sposób bardzo naturalny i wydaje mi się, że rozsądny traktuję swój zawód i po prostu wiem, że w pewnym momencie ten zawód jest męczący i mnie na przykład męczy ten zawód już dosyć znacznie. I to uchylam się od wielu koncertów. Gram i śpiewam tylko wtedy, kiedy ranga tego przedsięwzięcia, czy tego projektu, czy jakieś szczególne jego walory mnie zainteresują. Natomiast ja zresztą nigdy nie byłam piosenkarką, czy wokalistką, która, nie wiem, brała jakieś siermiężne, miesięczne trasy sobie na głowę i to w ogóle to nie był mój charakter, absolutnie. Miłość to jest taki miód, co smakuje gorzko ciut. Jak po pomidory latem, gdy i w brud. Płacze córka, jęczy mąż, że i skórka mdła i miąż. Mokrzy od łez i źli, proszą o kres tych pomidorowych dni. Pani, czy to prawda, że miała pani ochotę na karierę filmową? Nie. Karierę filmową nigdy nie miałam apetytu ani roszczeń takich. Ja miałam zawsze wielką ochotę zostać aktorką. To być może byłabym aktorką filmową, ale jakaś była to ochota niepoparta chyba jakimś głębokim przemyśleniem. A może zagrała moja rybia natura, że jedna ryba chciała być aktorką, a druga ryba nie wiedziała, kim chce być i w rezultacie została piosenkarką. Łatwo dać, lecz trudno wziąć. Dałeś za wygraną za szybko. Nie wezmę jej, bo w tej grze płyta w roku 2014, czy dobrze słyszałem? Mamy materiał nagrany z koncertu live pięknego w ośrodku radiowym we Wrocławiu. Właśnie z kwartetem Andrzeja Godzińskiego, pan Bartkowski, pan Cegielski, Robert Majewski. Chciałabym to wydać jak najprędzej, ponieważ tak prawdę powiedziawszy, mimo tak wielkiego stażu, który mamy pracując ze sobą, nie mamy jeszcze live wydanej płyty, a ona jest dosyć szczególna. Z tym, że korcą mnie jeszcze inne rejony i właśnie te rybki się muszą zastanowić i naradzić jakoś wspólnymi siłami. Proszę powiedzieć, czy w tych pani wyobrażeniach o tym, co istotne w muzyce, czegoś się nie udało właśnie pani zrealizować, poza właśnie koncertem live na płycie, ale czegoś pani brakuje? Czy jakiś rodzaj występu, konstelacji z artystami, czy formy muzycznej, której pani się nie udało zrealizować? Jest coś takiego? Jakieś marzenia do spełnienia? No, mam takie marzenie.
czy ono jest do spełnienia? Właściwie jest chyba. Chciałabym kiedyś zaśpiewać taki porządny recital z amerykańskim big bandem. No. Nie dlatego, żebym lekceważyła polskie big bandy, bo je bardzo kocham, wiele razy z nimi śpiewałam, znam wszystkich naszych panów maestrów i naprawdę chapeau, ale amerykański big band jest jedyny w swoim rodzaju, więc jest to coś, o czym marzyłam zawsze. Jesteśmy na chwilę przed koncertem świątecznym i na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia. Jak wyglądają święta u Ewy Bem? Wszystko organizuje? Przychodzą do mnie dzieci? No, żeby pan wiedział, że tak. Ja jestem już, zwłaszcza kiedy nie ma już z nami mojej mamy od 2 lat, to ja jestem tutaj głównodowodząca. W tym roku będzie bardzo piękna Wigilia, jak zawsze w najciaśniejszym naszym gronie, ale w drugi dzień świąt zdarzy się coś wyjątkowego, ponieważ nasza córka Pamela wyszła za mąż 3 miesiące temu, pięknie wyszła za mąż za cudownego Jaśka i cała rodzina Jaśka zaproszona jest w drugi dzień świąt do nas i będziemy śpiewać, kolędować. I myślę, że to będzie bardzo nadzwyczajny wieczór, właśnie się obejdzie bez siedzenia przy stołach, tylko będziemy głośno demonstrować swoją radość z narodzin Jezusa. A czy do naszych telewizji mogła pani linieczkę Lulejże Milulej zaśpiewać? Oczywiście. Lulejże Milulej, mój syneczku mały. Ciebie ja otulę, ciebie ja nakarmię, nim świąteczna nocka cały świat ogarnie. Mili państwo, z całego swojego gorącego serca wszystkim życzę cudownych świąt, pełnych radości, pełnych ciepłych myśli, pełnych życzliwości, serdeczności, niesamotnych, niechorych, niesmutnych i niezmartwionych. Wszystkiego, wszystkiego państwu dobrego. No i oczywiście na nowy rok. Miłości i miłości i jeszcze raz miłości. Moim państwa gościem była Ewa Bem. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wśród nocnej ciszy wieść przyszła. Wesoły dziś nam nastał dzień. Oto Bóg się rodzi, na świat przychodzi i znów radujemy się.